Dziękuję wszystkim kibicom za przyjście i za wsparcie. To było naprawdę emocjonujące widowisko. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie życzyć wesołych świąt i prezentów dla bliskich, bo rodzina w te święta powinna być najważniejsza. Pozdrawiam i wesołych świąt. Pan Marek Skiba, trener drużyny AZS-u Nysa. Chciałem pogratulować bardzo dobrego, na wysokim poziomie stojącego meczu i zapytać się o refleksję. Przede wszystkim gratuluję zwycięzcom. No i miło mi, że tu jest taka fajna promocja tenisa stołowego, że wasz klub robi naprawdę dobrą robotę, dobrą promocję. Mecz był równy, mecz był fajny. Przede wszystkim mimo wyniku dla mnie przegranego zadowolił na pewno kibiców, bo myślę, że były duże emocje, było dużo fajnych partii. No, smutno mi, że przegraliśmy, ale to nie będę się tłumaczył, ale myślę, że głównie przez niedyspozycję Adama Ducha, gdyż no, w tej chwili jest choruje, poważnie choruje, więc w sumie wahałem się, czy go w ogóle wystawić, ale uparł się, że chce grać. Zagrał. Jak zagrał, to panowie widzieliście, państwo widzieliście wszyscy, ale myślę, że przede wszystkim spełniliśmy główny warunek, czyli daliśmy kibicom piękne widowisko. To wszystko, dziękuję bardzo. Walczycie, jesteście poważnym kandydatem czy powiedzmy najpoważniejszym kandydatem do tytułu mistrza. 5 punktów, czy to coś już jest rozstrzygnięte, czy jeszcze nie? Myślę, że jest rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o nas, dlatego że w tym stanie, jakim jest Adam Duch, nie jesteśmy w stanie wygrać z mocnymi drużynami. Nie jesteśmy w stanie po prostu wygrać. Jestem realistą. Były plany przed sezonem, cel był taki, żeby wygrać, ale w trakcie zmieniło się to wszystko, więc na razie po prostu chcę, żeby dobrze grali, jakoś tam te pierwsze 8 się załapali. A poza tym nie liczymy na jakiś awans, na jakąś walkę o czołowe miejsce. Kogo pan uznaje za faworyta w tej chwili? Bo stawka jest bardzo wyrównana, jeszcze chyba tak wyrównanej ligi nie było. Myślę, że wy, Kujakowice oraz Polonia Bytom. To są dwie drużyny, które powinny kandydować. Może jeszcze się włączy Orzesze, ale raczej stawiam na Bytom i Wask. Która z waszych drużyn wygra? Albo wy, albo Bytom. Panie Marku, to dziękuję bardzo. Życzę zdrowych, wesołych świąt i do zobaczenia na meczu rewanżowym. Dziękuję również.